7 oświadczenie i komunikaty. Zgodnie z tym, co powiedziałem, mamy zapisanych 3 osoby do głosu ze strony mieszkańców. W takim wypadku mieszkańcy będą wcześniej przed Państwa wypowiedziami, Państwa radnych. I bardzo proszę, w kolejności będzie Pan Jerzy Skibiński. Kolejność ustalona zgodnie z zgłaszanymi osobami wcześniej do mnie mieszkańców. Pan Bolesław Kaczor później i Pan Janusz Stanek. Proszę Państwa, wypowiedź zgodnie z regulaminem 3.2.5, powiedzmy, że troszkę będzie można przedłużyć tą wypowiedź. Bardzo proszę, w pierwszej kolejności Pan Jerzy Skibiński o zabranie głosu. Bardzo proszę. Czy mamy jakieś materiały multimedialne? Tak. To może można je postawić tutaj. No ale ja mam komputer, także który... Czy Pan będzie czytał z tego komputera? Ja będę czytał, ale coś pokażę. Może Pan sobie usiądzie na moim miejscu, proszę. Dziękuję serdecznie. Tak, będzie Pan wyżej radny, to zawsze jest dobry związek. Radny proszę sobie usiąść. Bardzo proszę, Pan Jerzy Skibiński. Proszę Państwa, jest sprawa ścieżki biegowej dookoła Łokty. Ten problem wisi w powietrzu już chyba 15 lat. Jest kawałek dobrej ścieżki, zbędnie dobrej, a brakuje zakończenia od strony północnej. To znaczy od ulicy Księdza Biskupa Padniewskiego do szkoły muzycznej. Przy tym ta ścieżka powinna iść poza NCK, czyli musi iść, powinna iść górą skarpy i powinna ominąć już źle szukuję, widzimy to bardzo ścieżkę, to że otworzy prezentacja. Panie zdążył, komputer otworzył, Państwo żeście wcześniej zakończyli. A, tutaj wyjdziecie. Już. Wracam do początku. Złożyłem pismo do Państwa elektronicznie, a teraz mam tu przy sobie tekst. O, jest tutaj. Już leciał. Będziemy blisko. Prezentacja ścieżki. Nie pamiętam, to może wersja to tak. Skrócona. Tak. No jest taka sprawa, ja ją będę Państwu pokazywał to trochę. Piątka. I jeżeli. To jest dowód, że ścieżka jest używana. To jest dowód. Piękno ludzi w górę, prawda? My mamy około 200 adresów biegaczy. Ja mam taki adres, mam Państwu pokazać. Plik naszych członków, czy plik kandydatów i plik biegaczy. Biegacze mamy około 200. A to są biegacze, proszę bardzo, proszę patrzeć, powale biegą. Biegą powale, prawda? Tam biegli ścieżką w Parku Zdrowia. To jest ważne. Między ścieżką w Parku Zdrowia a Komisu Panińskiego brakuje połączenia. I myśmy wiedzieli, że to będzie kosztowało 70 000 zł. Tu chcę Państwu obraz pokazać jeszcze inny ciekawy, dlatego że ścieżka na wale, jakkolwiek jest, no, można po niej biegać, ma pewne wady, jest twarda. Jest wypad z wilkiem. Kto się interesował tym, to jest bardzo groźne dla staw. To ludzie, którzy biegają, to są przyszli potencjalni klienci w Polsce krakowskich ortopedów. Za to, kto ma dobre buty do biegania, trzeba dać 500 zł. Ludzie biegają w antydasach i ktoś odbije. Proszę zwrócić uwagę, to jest ścieżka na barkę, jak wyjaśnię. Po obu stron ścieżki widać taki rudy pas. Czy to widać? Tak. Zobaczcie, takie rudy pas. Takie rudy pas. Zobaczcie. Dlatego, że ludzie unikają twardej nawierzchni, starają się biec prawo, bo tam jest bardziej miękko. To zobaczcie tutaj. To jest ścieżka przy szpitalu.
Pani idzie z kijkami. Idzie pobocze. Nie idzie asfaltem. Pobocze idzie. Prawda? Proszę bardzo. Ona idzie pobocze. Dlaczego mówię? Dlatego, że zrobiono kawałek ścieżki, niby dobrze zrobiona, tak? Nie zrobiono jeszcze 5%. Oczywiście na nowoczesna ścieżka można po szambingu robić, stworzyć sztuczki, ale to zbędny koszt. Wystarczy, jeśli po bokach tej ścieżki utrzymamy ładny trawnik, wygrabiony z kamieni, krawa przestrzeżona, podlewana i koszona nie raz do roku, jak się to robi użytkownik. Powiedzmy sobie dwa razy, raz na kwartał, albo trzy razy do roku. Ona będzie wyróżniała się jako przyjazny dla biegaczy trawnik, bo i wtedy pobiegną. I to nam wystarczy. Nam, mówię, bo ja też biegam. Proszę Państwa, tu jest pokazana mapka, tu jest Encek, a to jest ta ścieżka, czyli od ulicy Paryskiego, czy Rolniku, jest to widoczne? Tak. I tutaj do szpitala, do szpitala, szkoła muzyczna, a to jest szpital. I tutaj, czyli biegniemy poza Encekiem. Pokażę. Biegniemy, proszę bardzo, ulica Paryskiego, szpital, Encek, biegniemy poza ogrodzeniem Enceku, poza Enceku. Ktoś, kto nie chodzi tam, to nie wie, że tam jest szeroki pas między ogrodzeniem Encekiem a Skarpą, jest miejscami 10 metrów szerokiego pasu. Ja tam drugi raz tak wybuchł, że mieszka nie widziałem. Przyszedłem raz z takimi ludźmi, którzy tam poszli z workiem pełnym puszek piwa, bo tam piją piwa, zanim poszedł pas, a tam pas taki szeroki, jak ten pokój. Więc tam można poprowadzić ścieżkę bardzo dobrą i potem ją wyprowadzić na Skarpę taką lekką, pochylną. I to jest taka rzecz. Jeśli tam nawet jakieś za ostre są zakręty, to można to poprawić trochę przenosząc płot, ale przecież Encek będzie się rozwijał. Musi być przygotowany. Przy najbliższej okazji on uwzględni obecność ścieżki i na przykład zetnie jakiś tam ukos bardziej, żeby tą ścieżkę bardziej przydatną. Tylko z tym już teraz trzeba tam ścieżkę poprowadzić. Proszę Państwa, tutaj mam taką rzecz. To jest kosztorys. Firma, jaka ta firma? Oferta firmy, nawet nie przyjmiam brak. Proszę Państwa, tu jest 20 tysięcy, prawda? To jest cena za wykonanie 20 tysięcy. To jest cena za wykonanie takiej prostej ścieżki, czyli przyjedzie spychacz szerokości 2 metry, lekko wygruntuje, wyrówna i zasypie. My mamy świadomość, że to jest samolot. Że tam są kamienie, tam są jakieś betony, żelastwo, tam trzeba przyciąć drzewa, tam trzeba uzupełnić pobocze. W sumie oceniamy to, jak będzie budowlany, biorąc to wszystko pod uwagę, to cena wyszła to tak 70 tysięcy złotych. 70 tysięcy złotych. Proszę popatrzeć, jak sobie radzą biegacze. Tu jest para biegaczy. Gdzie oni biegną? Po betonie, po kołęcegu, po parkingu. Proszę bardzo. Ludzie sobie różnie radzą. Biegną po betonie, a biegną tą ścieżką przed ścianą muzyki, prawda? Widzę, że potem biegają na tą asfaltową dróżkę przez osiedle centrum B. Tam jest kolizja, tam jest twardo, tam są parkingi, tam są samochody. Biegacze potrzebują spokoju i pewnego minimalnego komfortu, dlatego warto się tym się zająć. Proszę Państwa, to jest to miejsce za ogrodzeniem. To jest ogrodzenie, widzicie? Prawda? To jest ogrodzenie. Niebieskie. Prawda? Pas i tutaj łąki nisko. Zobaczcie. Ty Państwu pokazuję, że jest miejsce. Jeszcze Państwu pokażę. A to jest to miejsce, gdzie wybiegają. Tu jest Encek, wybiegają i teraz biegną na tą skarpę, prawda? Patrzcie, jak to szeroko. Tam to można parki zrobić. Prawda? Oczywiście tam potrzebne są roboty zielne i tak dalej. Tutaj właśnie pokazuję Państwu, że trzeba tą skarpę ściąć, bo biegacze muszą wbiec do góry, po takiej pochyli. Ale my biegacze nie musimy się pochylić. Nawet wreszcie podobają pewne nierówności. Biegacze profesjonalnie utrudniają się właśnie po górkach. W związku z tym ta pochylna na pasie nie poszkodzi. Zobaczcie, a to jest to, co pokazuję tutaj. To jest teren za tym domem narożnym numer 3 na centrum E. Ja tam pokazuję, że tam jest dość szeroko. Mój rozstaw ramion to jest 2 metry równo 2 metry. Ja swoje wymiary
wykorzystują wysuwane w budownictwie. 5, to jest 25 cm, ta ksiąga tutaj pół metra, a taka równo 2 metra. I muszę wnosić cerówkę z tego. Więc tu pokazuję Państwu, że to równo 2 metra. No można tam coś dosypać. Na stałe się człowiek uczy. Nie skurczyłem się, bo nie jestem stary jeszcze. Bardzo samo tego. Proszę Państwa, tu ja ostatnio Państwu wszystko pokazałem. Jest, bo to jest wydatka ma 25, bo tam Państwo chcieli zrobić. Do czego zmierzam? Mianowicie zmierzam do tego, czego Państwu napisałem, ja tu zostawię to pismo. Ktoś powie tak. Co będziemy jakieś ścieżki robić? Tak, tam gdzie biegać. Kolejną drogą biegają, tam jest proszę, maluło. My tu mamy chodniki, dziury. Proszę Państwa, chodniki będą zawsze. Dziury będą zawsze. Jeżeli tak będziecie myśleć, to ta ścieżka nie będzie skończona za najbliższe 20 lat. Bo to jest problem, z chodnikami będziecie się pracować jeszcze co najmniej 10 wieczy. A i tak będą trzeba rządować. A to jest wielkie pieniądze. Zamknijmy tą sprawę. Zamknijmy tę sprawę. Jako Państwo pisze, domagam się listy inwestycji. To jest tak naturalne, że z roku dostajecie potrzeby, zbieracie i pieniądze jakieś. Więc Państwo musicie robić zestaw tytułów inwestycyjnych według ważności. Według ważności. I my jako mieszkańcy musimy mieć dostęp do tej listy. Jeżeli Państwo myślicie tę inwestycję w przyszłym roku na 7 pozycji, który będzie przychodzić patrzeć, a wybiliście 6 albo 5, to nas się zbliża. To jest kontrola społeczna. Nie zlekceważcie tego. Nie zlekceważcie tego, bo my jesteśmy obywatele w pełni świadomi swoich praw. My się upomniemy o kontrolę nad waszą pracą. Upomniemy się. Nie chcę Państwu dalej pouczać, ale my, wyborcy, wiemy, jak się upomnieć o to, że Państwo, jak powiem, pracowali jawnie przed nami. I bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie. Proszę o prowadzenie, o stworzenie takiej listy i prowadzenie. My nie mówimy, że on musi być na 5 miejscu. Może być na 15. Bo żeby Wam z Wami podskutować na 15, a nie na 7. Ale już jest jakiś pewien. Jeszcze Państwu powiedziałem jedną rzecz. Myśmy się zwrócili ze sprawy do Sykitu. My byliśmy, bo mamy jakieś pieniądze. Ale Sykit powiedział tak, że Sykit ma perspektywę finansową rok 2012-2055. Ileś. W związku z tym, będzie to rozmawiać przy okazji modernizacji Parku Kultury. Ponieważ Park Kultury spełnia swoją funkcję, bo daje cieni, zabawy, tam i ten ogródek smoczy, którego jest bardzo dobry pomysł, inwestycja doskonała. Prawda? W związku z tym park funkcjonuje jako tak. On nie potrzebuje jakichś tam urządzeń, bo największa funkcja to jest cień drzewa, prawda, jakieś trawa. To na pewno będzie odrzucona na sam koniec tego. I to dlatego my nie możemy wiązać, zresztą jak ścieżkę pozwolicie, to możemy tak zrobić, że będzie przyszłym elementem. Patrzę na nas, ale to bardziej w tamtą stronę. Proszę się swoich strat, bo my pozycja nie da. My panu nie zdamy. My popieramy. Ja mówię, że to nie będą wyrzucone pieniądze, dlatego że to sobie są martwi. Zrobimy ma tak zrobić, żeby wkomponować w przyszłą motoryzację parku. Bo te wyrównanie, te korytowanie może być potem wykorzystane. I w zasadzie tyle Państwu chciałem powiedzieć i dalej to oczekuję od Państwa zawiadomienia, jak się rozpatrzyli, czyście stworzyli, czy jest lista, czy nie ma i na którym miejscu na tej liście jest. Tego od Państwa oczekuję. Panie Przewodniczący, mamy jedno pytanie do Pana. Przewodniczący Szuba chciał być pierwszy. Panie Jerzy, ja Pan Baranna się chyba zapisywał do głosu. Panie Frankiewicz. Panie Jerzy, skrótowo, nawet od wysokości murala, Tak. Po pierwszy budynek czego 8 lat? No. Co? No jak? A właśnie powiedziałem, że tam... Nie, bo pan tu wyszczególnił nam jak na wysokości NCK-u zgoda. Tylko od jak się kończy mural... Tak jak powiedziałem, tam jest... ten trawnik jest pewne podwyższenie. On ma około 3 metry różnicy między tym... Więc ja powiedziałem, tam trzeba robić skarpę lekko. Lekko skarpę, pochylnie. Żeby biegać, żeby mogli biegać, bo w tej chwili oni tak biegną po tym asfalcie po parkingu i tak dobiegają do skarpy,
i po niej się drapią do góry. Proszę Państwa, ta ścieżka wydeptana jest, a śliska jest, mokra, ślizgają się tutaj. I mówi Pan tak, że tam w, już przy ostatnim bloku na wysokości szkoły muzycznej na tej ścieżce się zmieszczą, tak? Oczywiście, pokazywałem tam. Ale potrzebujemy 2 metry, żeby dwóch biegaczy mogli się biegać minimum. No tutaj pół wejście lepiej wyszły. Nie wiem, co dalej opcjami. Dziękuję bardzo, Pani Frankiewicz. Ja mam tylko pytanie dotyczące stosunków prawnych tutaj, jak chodzi o ziemię, bo jak tutaj dookoła, to domyślam się, że to są ziemie gminne, tereny gminne. Natomiast na wysokości NCK-u, czy to miejsce, o którym Pan mówi, ten szeroki pas, czy ja to jest własność, bo byliśmy na spotkaniu z komisją w NCK-u i tam są jakieś plany zagospodarowania na tyłach NCK-u tego terenu, czy tutaj nie będzie jakiejś kolizji? Proszę Państwa, słyszałem od Pana Grzyba, wykora, że będę tam jakieś zamiary, wiem o Waszej wizycie, proszę Państwa powiedzieć, że się bardzo jestem obrażony, jako stowarzyszenie jestem obrażony, że w sprawach, w których, jak wiecie, czujemy się gospodarzami społecznymi, że wy poza nami coś robicie. Widzicie Pana Grzyba? Weźcie. Nie, to komisja. Chwileczkę. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi, komisja. Tu też jest komisja. Panie Przewodniczący, chwileczkę. Tu też jest komisja. Tak, ale czy ma, może Pan coś proszę Państwa, w tej sprawie, ja nie jestem przygotowany, ale w tej sprawie, mam tu też, chwilę trwało. W tej sprawie NCK odpowiada, nie, myśmy najpierw napisali do Pani Koterby. I ona nam odpisała, że to sprawa NCK-u i tam opisała stosunki własnościowe tego terenu. I tam jest, jak Państwo mogą zostawić. Można było zostawić dzisiaj odnajdę. Nie, tylko chodzi o to, czy nie będzie problemu, bo ja osobiście jestem jak za ścieżką, ale, bo to jest znakomity pomysł i bardzo potrzebny. Ale biorąc pod uwagę Pana Grzyba, to on też chce tam robić sportowo. On ma też jakieś sportowe, on tam chce lodowisko. Nie, lodowisko z drugiej strony. Od frontu, tak jak tory. No, ja rozumiem, że sprawa jest do wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Pani Radna Mitka, Pan Pocen. Pani Radna Mitka, Pan Pocen pewnie tego słucha. Ja się chciałam do Pana zwrócić, żeby się Pan nas nie obrażał, ponieważ myśmy nie poszli jako czynnik społeczny tutaj z naszym stowarzyszeniem, tylko poszliśmy w ramach naszej komisji, co robimy od początku, chodząc po wszystkich domach kultury i ośrodka kultury po to, żeby radni zapoznali się z działalnością tych ośrodków na terenie naszej dzielnicy. I to nie zrobiliśmy jakby wyjątkowo za Pana plecami, bo z kolei po raz pierwszy, żeśmy w ogóle rozmawiali, dowiedzieliśmy się o tym, a sprawy już takie, że tak powiem, ścisłe, dotyczące Państwa realizacji i Państwa, powiedzmy, z NCK-u, no to jest sprawa jest otwarta. Możemy my, jako społecznik, tak samo radni się umówić z Państwem i pójdziemy, nie ma sprawy, tylko się proszę nie obrażać, bo nie ma opcji. Jak się zaczniemy obrażać, to nie będziemy sobie mieli nic do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Dziękuję bardzo serdecznie Panu Kiwińskiemu za wypowiedź i Państwu radnym za udział w dyskusji. Proszę Pana Bolesława Kaczora o wypowiedź. Zasada ta sama. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, proszę Wysokiej Rady. Chciałem zabrać głos w sprawach, które zaraz przedstawię. Została uchwalona uchwała zakazu palenia węglem i drzewem jako smog w Krakowie. Proszę Wysokiej Rady, smog będzie dokąd nie będzie właściwych obwodnic Krakowa. Jeżeli te samochody, które jadą w tej chwili przez Kraków i stoją w korkach, kopcą i tak dalej, to smog będzie, jeżeli nie będzie wybudowana obwodnica S7, co jest bardzo ważne dla naszej dzielnicy, ponieważ w tym wypadku, gdyby ta obwodnica powstała, to tereny, te, które są dzisiaj odłogami, zostałyby zagospodarowane przez inwestorów. Byłaby praca i nie byłoby smogu. Teraz jeżeli chodzi o śmieci, to jest proces, jeszcze przepraszam, to jest proces zakaz palenia węglem i drewnem podpisany przez obywateli osiedla Wyszonice na liście. Ponad 60 podpisów zebrano w tej sprawie.
Jeżeli chodzi o segregację śmieci, zasegregowane śmieci to moim zdaniem firma, która odbiera, powinna płacić, bo to jest surowiec. To jest raz, a drugi raz, dlaczego my się tak przyzwyczailiśmy do złych metod pakowania wszystko we folie, reklamówki i tak dalej. No przecież kiedyś my żyli, jak ja pamiętam, nie było. Były papier pergaminowy w sklepach mięsnych pakowane, było szkło, były butelki skupowane. Jeżeli był okres taki, że jeżeli butelki do sklepu nie zaniósł, to nie kupił wódki. I to była właściwa gospodarka. Teraz firma, która odbiera te segregowane śmieci, zrobiła rabat wielki, bo jest kradzież worków z tymi właśnie segregowanymi i są ludzie, którzy sprzedają w butach skupu te segregowane rzeczy. Trzeba się tym rzeczy przyglądać. Teraz jeszcze odbiór, jeżeli chodzi o odbiór zużytych elektronicznych urządzeń. No, czasami się zdarza, że MPO czy ktoś postawi kontener jeden i tam ludzie w ciągu pół godziny zapełnią, resztę kładą obok. Proponuję, żeby zorganizować to w inny sposób. Ustalić terminy, że w dniu tym i tym proszę zbędne urządzenia elektroniczne zużytych opon w innym terminie, starych mebli w innym terminie, posłać samochód, żeby przejechał i zebrał to. A przecież, no co będziemy z tymi oponami robić? Będziemy palić w piecu? No to będzie jeszcze większy smog. A przecież tych opon znajduje się w każdym domu dość dużo, bo różnie. Teraz jeżeli chodzi, nie wiem, czy to jest teren dzielnicy, parking przy Ujazdku w Nowej Hucie. Kiedyś starzy pracownicy kombinatu budowali ten parking przy niespołecznym. Żeby było o centrum medycznym? Tak. Żeby było lądowisko dla helikopterów. Teraz ludzie starsi, ci, którzy budowali, a żyją jeszcze, nie mogą chodzić, musi ich ktoś przywieźć, zapłacić za parking, musi przyjechać w czas, żeby się zarejestrować, później czekać w kolejce, a godzina kosztuje 5 zł. No. Więc to jest nie do pomyślenia, żeby takie rzeczy po prostu były. Teraz apeluję do pana Dańca i pani Zboroch o przekształcenie osiedli w sołectwa. Tak, odłączyć się od tej kuty. Dlaczego? Proszę szanowne jawy. Jest sprawa tego rodzaju, że do osiedli nie ma dofinansowań z Unii Europejskiej takich jak do kanalizacji, kolektorów słonecznych i jeszcze innych wiele rzeczy. Bardzo dużo dostaliście. No. Właśnie wyście dostali najwięcej. A jeżeli chodzi o te osiedla, które są tutaj w dzielnicy 18, to by mogło być około 10. Szanowni Państwo, ja rozumiem, mamy gościa, to należy uszanować mieszkańca. Nowa Huta była kiedyś najładniejszą i najbogatszą dzielnicą Krakowa. Teraz jest najbrzydsza i najbardziej zaniedbana.
Wszystkie nasze pieniądze z podatku biegną w teren południowy Krakowa i zachodni, bo tam są inwestorzy, tam są zakłady pracy i tam trzeba wszystko zrobić. No. A najważniejsze jest, o tym smogu jeszcze wrócę, ta S7, bo dla dzielnicy tutaj to było wybawienie, bo te wszystkie tereny, odłogi zostały zagospodarowane. No, nie wiem, czy ktoś był na spotkaniu z posłem w Branicach, ale czekaliśmy na niego 1,5 godziny. Miał być na 6, przyjechał na 7:30. Który to był? Adamczyk. Bo miał spotkanie z jednej strony Krakowa, a później, żeby wrócić, przejechać, to przez Kraków jechał 1,5 godziny. Tak. Teraz jest taka uchwała Sejmu, że trzeba rozbudowywać gmach Sejmu, bo jest za mały. Uchwalono, że dobudować budynek za 40 milionów, a drugi budynek za 20 milionów. Nie tak trzeba zrobić, jeżeli ktoś ma możliwość. My żądamy, żeby Sejm wynosił 230 posłów, a nie 40, 460. Ten czas budynek będzie aż za duży. Jeżeli chodzi znów o... Powinny być mandaty jednookręgowe. Ale to już nie nasza droga. Tak, ale może gdzieś ktoś... ktoś będzie z Rady Miasta tutaj. No. I... Senat też powinien być ograniczony przynajmniej do jednego senatora z województwa. No. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do Pana? Nie widzę. Ja chciałam zapytać, z jakiego okręgu wyborczego Pan jest? Domyślam się, że gdzieś Pan Daniec, tak, o Pana Dańca. Tak, tak. Z Różenicy. Okręg wyborczy numer 1. Rozumiem, że to wystarczająco. Pani Mitka. Ja chciałam uzupełnić Panu, bo Pan na pewno o tym wie, że tam różne inwestycje u Państwa były robione. My radni z osiedli tutaj mieszkamy, starej huty, dostaliśmy znacznie mniej pieniędzy, a nawet moje osiedle nie dostało nic, proszę Pana. Natomiast u Was jest bardzo dużo problemów. Przykład, ogródki, proszę Pana, drogi, asfalty zostały porobione. No jak nie, odwodnienia zostały zrobione. No niestety ileś milionów poszło właśnie z pieniędzy około spalarnianych. Nie da się wszystkiego zrobić w jednej kadencji. Pan tutaj, wasz radny, walczy bardzo, ale my też chcemy coś zrobić dla tutaj na dołach osiedli, ponieważ wy Państwo przychodzicie znów do naszego osiedla. Do szpitali przychodzicie, na skarpie na przykład, przychodzicie do ośrodków zdrowia, no to trzeba chodniki zrobić, trzeba to wam udowodnić, żebyście na stare lata szli i nie potykali się, nie przewracali. Więc to pieniędzy jest bardzo mało. Bardzo mało dostajemy i to, co Pan tu postuluje, to jest bardzo dobre wnioski, tylko że niestety my nie jesteśmy władni. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Teraz proszę o wypowiedź pana Janusza Stanka. Dokładnie. Stanek? Oboje. Stanek, czyli pan Janusz Stanek, bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowna Rado. Bardzo chciałbym prosić o pomoc w interwencji do ZIT-KIT-u w sprawie przedłużającej się inwestycji, jaka jest zaplanowana na osiedlu Granice. Chodzi mi dokładnie o wyczyszczenie rowu melioracyjnego przy ulicy Szymańskiego. Inwestycja jest planowana, no, czyli wyczyszczenie rowu. Domagamy się tego z rodziną i sąsiadami już od ładnych kilku lat. Niestety do tej pory rów nie został wyczyszczony. Do tego jeszcze przez to, że nie odprowadza dobrze wody, w tym momencie droga ta
bardzo rozmiękła i bardzo chcielibyśmy, żeby Zipkit to zrobił szybciej. Podobno mam ją nas informacjami, że rów będzie czyszczony, miał być już w tym roku czyszczony, że pieniądze są na to przewidziane, jednak dalej rezultatów nie widać, a dojazd do domu, w którym mieszkają moi rodzice, jest bardzo utrudniony ze względu na teraz opady i powstające tam coraz większe dziury. Jeśli rada byłaby zgodna wywrzeć jakiś wpływ na Zipkit, bardzo bylibyśmy wdzięczni, aby ten ruch i ta droga zostały naprawione, bardziej utwardzone, a również czyszczone. A jeszcze bym prosiła, żeby pan dodał, od kiedy tam mieszkać? No właśnie, bo to jest ważne. Tak, mieszkałem w tym momencie od tego roku. A od 2010 roku staramy się o wyczyszczenie tego rowu, gdyż od pamiętnych powodzi od 1997-2003 i następnych wszystkie te działki tam były podtapiane, natomiast nic ten rów nie był czyszczony. Bardzo dziękuję. Pani, mam pytanie do radnej Wiesławy Zborak, bo myśmy robili takie opracowanie po parę miesięcy temu, jakoś wiosną, w lecie, jak była sprawa tych zalań i uwzględnialiśmy bardzo konkretne adresy na interwencje radnych, radnego Gdańska i radnej Zborak. Ja tylko po prostu nie wiem, czy Państwa posesja była uwzględniona w tym, bo myśmy robili opracowanie z konkretnymi lokalizacjami i to było, tak miało być pismem kierowane do Zipkitu. Jeśli Państwa miejsce było uwzględnione, no to już przynajmniej jakieś tam pierwsze sygnały do Zipkitu poszły. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć. To znaczy ja tutaj... Ale ja zaraz to by było do sprawdzenia. Państwo z chwilą, gdy zamierzali wybudować na tym terenie, na którym obecnie mieszkają w tym roku, niedawno się wprowadzili, wiadomo było, że musieli uzyskać zezwolenie na budowę i no i ewentualnie zabezpieczyć sobie teren tak, żeby nie było zalania i żeby wam odpowiednia droga. Tam jest rzeczywiście teren podmokły, a jeżeli chodzi o rów na ulicy Szymańskiego, to on był wnioskowany odkąd nawet raz jedyny Państwo się do mnie zwrócili, tak co zwracali się sami do Zipkitu. I rów przy Szymańskiego był zaplanowany na 2013 rok, gdzie pan Paczowski obiecał mi, że, nawet pytałam niedawno, powiedział, że właśnie robią rów na Szymańskiego, tylko zaczęli go od strony Wisły. Przepraszam, czy, tylko przepraszam, ja nie chcę atakować rady. Od kiedy zaczęli, bo ja się zapytałam inspektora. Inspektor mi tak odpowiedział, więc ja tylko powtarzam, co mi powiedział inspektor. Od góry zaczęli. Nie chcemy atakować rady tutaj. Jest zrobiony, zgodnie z planem, ponieważ jak sam dzwoniłem do osób odpowiedzialnych w Zipkicie, miał być zrobiony w tym roku, a do tej pory nie jest zrobiony, a już jest końcówka roku i na pewno to nie będzie zrobione, bo widzę, jakie są postępy. To teraz zrobią w przyszłym roku. Bo to dlatego zaczą, bardzo byśmy się... Znaczy ja rozumiem, że ten rów był wpisany, jest robiony w tym momencie. Jeżeli nie będzie w tym roku, to będzie kontynuacja na pewno w przyszłym roku. Tego roku na ulicy. Tylko w tym momencie... Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Jeszcze chciałbym dodać, że ponieważ ten rów nie jest zrobiony w tym roku, to ta droga, którą, ponieważ my się też staramy, żeby droga była dojazdowa, przejezdna, to jest w naszym interesie, to ją utwardzamy w tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić, ale ponieważ ten rów nie odprowadza wody dobrze, to te nasze działania, które my sami przeprowadzamy, są nieskuteczne. Dlatego to jest droga gminna. Dlatego... Szymańskiego, ulica Szymańskiego, tak, gminna. Tyle jesteśmy w stanie zrobić, to robimy sami dla siebie, ale tak czy siak chcielibyśmy, żeby gmina też zainterweniowała i tą drogę bardziej dbała o drogę i utwardziła ją dodatkowo. A to jest, Państwo macie jedną posesja tylko, tak? Na razie tak.
Na razie jedno. No, jedno. Dziękuję bardzo. Czyli... Bo pan mówi, że utwardza drogę Szymańskiego, ona przecież jest utwardzona. Jest utwardzona, nie, ale jeśli się droga... Boczna Szymańskiego do posesji państwa domu, gdzie państwo mają jeden dom. I ta boczna Szymańskiego jest drogą publiczną, czy jest to państwa prywatna droga? Teraz publiczna. Droga? Publiczna, jeśli... Boczna jest też droga. Ale jakby to jest... Jedna posesja. Do tej pory nie było tam w ogóle żadnej posesji. Państwo się dotarowali... Były dwie. Ropa i Kulka. No, ile lat temu? Ale sprzedali Hucie. Hucie sprzedali, żeby zamykamy wypowiedź pana Janusza Stanka w takim wypadku. Otwieram oświadczenie o komunikaty państwa radnych. Czy ktoś jest chętny do zabrania głosu? Bardzo proszę. Nie widzę chętnych. Do pani Musinowska, bardzo proszę. Chciałabym podziękować radnym, że głosowali za, jeżeli chodzi o handel, żeby był skrócony czas pracy, ponieważ bardzo żeśmy się o to starali już od 2009 roku jako sekcja handlu i spółdzielczości. Później był rok 2009, 2011 i tak dalej. No i chciałam podziękować, że jednak doceniliście pracę tych kobiet, które naprawdę chcą być w tą chwili o godzinie, kończyć pracę o godzinie 11. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt oświadczenia i komunikaty.